Jakie są plany z przedsiębiorcami, którzy mają na własność budynki wzdłuż Alei Legionów na dworcu? Czy będzie w tej sprawie coś się działo? Z tego co wiem, pan prezydent miał się spotkać z właścicielami tych budynków w październiku i chyba raczej już pan prezydent się nie spotka, pan prezydent Dobosz akurat. Dlatego też mówię o targowicy, o hali na Starym Rynku, żeby po prostu kupcy mogli spokojnie pracować tak, jak pracują dzisiaj. Żeby nie było to niepotrzebnych emocji. To samo dotyczy terenów przy, ja mówię starym, przy PKS-ie, tych pawilonów przy dworcu PKS-u. Ja ze wszystkimi się nie spotkałem, ale spotkałem się z kilkoma osobami w ubiegłym tygodniu. Właścicielami tych budynków. Poleciłem również naszym służbom, na ile tam nastąpiło samowoli przy podnoszeniu budynku o piętro i tak dalej, i tak dalej. Tak, umowy na te budynki kończą się w przyszłym roku. Tam się zawiązuje stowarzyszenie, tak mnie poinformowano, więc jeżeli tak, no to ja jestem gotów spotkać się ze stowarzyszeniem, jeżeli nie, to jestem gotów spotkać się ze wszystkimi właścicielami tych pawilonów. Na dzień dzisiejszy mogę poinformować tak. Wyszliśmy z inicjatywą partnerstwa publiczno-prywatnego. Sądziliśmy, że pojawią się inwestorzy miejscowi. Miejscowy biznes w to się zaangażuje. Ale oczywiście formuła była i jest otwarta. Jeżeli my nie znajdziemy partnerów do tego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, to będziemy musieli skorygować swoje zamiary. Szanowni Państwo, to co się planuje, no nie zawsze się realizuje od razu. Do tego się przygotowujemy. No, wyszliśmy z taką inicjatywą, abyśmy się nie spotkali jako, prezydent i prezydenci z zarzutem, że najlepiej to siedzieć cicho, ręce założyć i realizować to tylko, co jest tam w ustawach napisane, a nie wychodzić z żadnymi inicjatywami. Ja mam świadomość, że się narażam, że wychodzę ze śmiałymi i ryzykownymi inicjatywami. I później mi się przypisuje, że tego się nie realizuje. Jeżeli ja mówię, że jest to po prostu droga dojścia dopiero, to jest początek wszystkiego. Tym bardziej, że tam nastąpiły jeszcze inne sytuacje, jeżeli chodzi o ten teren. Ja kupcom przekazałem poprzez te osoby, ja rozumiałem, że one zostały jak gdyby wydelegowane w imieniu innych kupców, żeby po prostu spokojnie, normalnie pracowali, a umowy będą ewentualnie po prostu przedłużane. A być może, że znajdziemy wspólnie, bo taka z jej strony padła propozycja, że jeżeli nie byłoby możliwości zrealizowania tego zamiaru, który prezentowaliśmy Wysokiej Radzie, to być może z tymi kupcami, naszymi kupcami, przyjmiemy inną alternatywę, inne rozwiązanie na zagospodarowanie, dobre zagospodarowanie tego terenu. Ale od razu informuję Wysoką Radę, z pieniędzy miejskich, z naszych własnych pieniędzy nie stać nas na zrealizowanie takich przedsięwzięć. Nie stać nas. A środki unijne tu nie wchodzą w grę. Wchodziły tylko w grę, wchodziło partnerstwo publiczno-prywatne. Różne firmy się zgłaszały, pan prezydent Dobosz prowadził z nimi różne negocjacje.